Witam wszystkich przy mojej maszynie teleportacyjnej z Cieszyna. Dzisiaj jest wtorek, 12 września 2022 trzeciego roku. I witam Was z Cieszyna. Czasami tak to bywa, że jak masz do załatwienia różne sprawy, to idzie to wykorzystać. I tak jest też w tym wypadku. Dzisiaj wybieram się na szlak po Wieterniaku. Szlak, który nie jest oznakowany, a dowiedziałem się o nim dosyć nietypowo. Od interneta pobrałem się szlak GPX-a. I teraz mnie Garmin będzie kludził. Oczywiście jak się zdarzą jakieś pesze na trasie, no to jak najbardziej. Jest za 24, to prawie 15.36. Fest nie skoro, ale jak to się go do lepszy nie skoro jak w ogóle. Taki pomysł mi teraz przyszedł do głowy, żeby wjechać cugiem do Frytkamistrza. Ale to nie Wisła. Ale blisko tego Frytkamistrza byda. Więc może. Temperatura prawie 30 stopni. Ja pełno już. Cieszę, w Cieszynie zostawię się na wieczór. Albo może i nawet na noc, bo z pewnością zakończymy w nocy Paraiza i okieruję się w tej chwili na Czeski Cieszyn. Jutro planuję rajza na Żywiec, autem i z Żywca tam w kierunku Słowacji. Taki jest plan, chociaż ma być zła pogoda. Remont na granicy. Ja w tej chwili udaję się po kopula. Najlepiej dwie od razu. Domy, że ta Olza i granica z Czechami. I tym samym zaczynamy szlak po Wieterniaku. Widzicie? Tu jest granica w Czeskiej Republice. W czeskim Cieszynie. No, w tej dniu wędrowna nie był. Ja stoła, kopole, że widział w ślepie, a
Jednak księżylowie nie chcą jechać w tym. Widzicie, sami ktoś na oczy. Jedziemy już krokiem od mostu. A, przejadę. Nie tu mogę. Dobra, od mostu Przyjaźni. Teraz jedziemy alejami Masaryka w czeskim Cieszynie. A więc zaczynamy już rajza. Po czołach się pomylił, ale jest ok, jedziemy. Kofola jest kupiona, ale na razie dwa. Bez pełnicy się przedostać, już tu Rosję przedostało się z pełnicy. Było to trudniejsze jak teraz. Ale w ogóle trudniej się jeździ po mieście w tydniu jak w niedziela. Szlakiem powieterniaków. Co to są powieterniaki po cieszyńsku? Wiatraki. Powieterniaki. Takie małe wiatraki. Szlak nie jest oznakowany, jest tylko wirtualny z tego co wiem. Jeśli ktoś chce link, no to chętnie go udostępnię. Czyli GPX, bo co to jest? Szkoła średnia 150 i 10, czyli 160 lat. Tomasz Masaryk, Tomasz Garik Masaryk konkretnie, ojciec niepodległej Czechosłowacji, taki czeski Piłsudski, tak samo rąbnięty jak Piłsudski zresztą. Panowie za sobą nie przepadali. Chciałbym, że Piłsudski był rąbnięty, bo był rąbnięty na temat Śląska. Jeśli chodzi o rąbniętych ludzi, to chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że na grupie Trochu Roweru jakiś Kuba tam mi dość mocno odpisał na zdjęcie, które przedstawia Leśny Kościół w Cisownicy. Że on jest antyklerykał, że takie sprawy antyreligijne mi pisał. No ja mu napisał, że jest to osobą wierzącą i nic do tego nie mam, do wiary, do ludzi różnych kultur, wyznań i tego typu rzeczy. A on zaczął mi pisać o sznurze, żeby sobie wziął sznur.
No i domyślcie sobie, co się z tym sznurem zrobił. Prawdopodobnie nawet powiesił się. Ale wiecie, obejrzałem jego profil na Facebooku. Same przekleństwa, same jakieś antyklerykalizmy. Jeszcze zaczął mnie mieszać z partią rządzącą, z polityką, co jest zupełnie niestworzona rzecz. Żeby mnie z polityką mieszać, no to już kompletny idiotyzm. Dobra, nie będziemy się wnerwiać na idiotów. Ale niestety takie kretyny się zdarzają. Pozdrawiam wszystkich hejterów, bo bez nich to by internetu by nie było. Wiadomo, do każdego trzeba mieć szacunek. Ja mam szacunek do wszystkich. Przede wszystkim z tego powodu, że nie kpę. Chociaż czasami to aż się nawarknie. Powiem wam, że kiedy widzę coś takiego koło zakładów pracy, no to serce się raduje. Taka ścieżka rowerowa naprawdę mega. Poprzednie może ta kostka, no ale ja już się przepił. Dobra, trzeba będzie kajaki potrawiny jeszcze odwiedzić, żarcie jaki kupić, mam dość podloków czeskich, także będzie ok. Tu w tym miejscu zaczyna się nam pętla tego szlaku powieterniaków, ulica Koniakowska, szlak idzie tam jak to auto i w lewo, więc ja pojadę w lewo. A przyjechać bym musiał tak jak to auto. No to cisnymy ulicą Trzanowicką. No i oczywiście symbol Czeskiej Republiki, Szkoda, Czesko-Felicja. Czesi nie dali sprzedać Szkody. Dobrze, oni są bardziej gospodarni niż nasz rząd. Kamera, ale niepotrzebnie, mamy piękny widok tutaj. Ta chora, no widać na obserwatorium meteorologiczne. I tam właśnie mamy pierwszy z powieterniaków. Widzicie, taki wiatrak w polu. I to jest właśnie to, o co nam dzisiaj chodzi. To są chyba Trzanowice. Ile się nie mylę, jest tutaj też w pobliżu. O nie, ale jest jakiś zakład. No będziemy jechać prosto. Do minuty tego proszę.
Lipa trochę. To nafta? Chyba ja. Ja. Do widzenia w Trzanowicach. Trzanowice. Auf Wiedersehen. Goodbye. Nasledaną. Ja minułeś te kaszane. No, w sumie tu furt. Że transmisja danych rozpoczęto w UE. Ludzie wróci. To za miejscowość. Ale ładnie tu jest. Proszę, i mamy kasza na trasie. Widzicie? Oby w rodzicy. Tam są Beskidy Morawsko-Śląskie. O, koniecznie trzeba tu stanąć i zrobić fota. Pięknie. O, i balon leci. Tam widać chyba jezioro Cielicko i gruby z Karwiny. I elektrownia Dziećmurowice widzę. No proszę. Albo Żermanica, albo Cielicko to tam będzie. Jakoś gruba tam widać. Tam są już nasze Beskidy. Beskid Śląski tam w oddali. Widoczne skrzyczne, wy tego nie widzicie. A tu macie Jaworowy. Ponoć się tam da wyjechać. Już Beskid Morawsko-Śląski. I jakieś PGR-y jeszcze. Pierwsza skrytka geocaching, czyli pierwszego kesza, widzicie jak tu jest zamocowany. Dobra, ściągamy, wpisujemy się i jademy dalej. Takie oto piękne miejsce mamy. Łysochora przed nami, finał na wprost. Jak to dodają, królowa jest tylko jedna i zdobyta przeze mnie. Widzicie, urząd gminy Domasławice Górne. Jestem w Górnych Domasławicach. Dobra, asfalty tu są porobione. Też był, ale za daleko. Woda. Ale jak na razie fajnie się jedzie. A ja dalej rajzuję szlakiem powietrznym. O, i Greenways tu jest nawet. Kraków Morawy Wiedeń. Teoretycznie mógłbym stąd do chałupy zajechać. No, tam koło mnie też idzie. Domasławice Górne. Jakie potrawiny były na trasie, to bych się nie podniewał. Mogą być już za brzyte. Za dwie godziny będzie cima. Ale widzicie, jest. Prox jest ze mną. Ruby go zapomniał. Chciałem się wrócić do chałupy. Od auta. Ruby Proxa zapomniał. A wtedy rajda by się nie odbyła. Mam takie informacje jak teraz. No ma ponad 60% naładowania, więc styknie. Byleby do Cieszyna. Stamtąd już na Utynę. Jakbyś nie wiedział, że to jest wrzesień, to byś pomyślał, że maj. Rzepak kwitnie. Słuchajcie, niesamowita sprawa. Ale u nas też. W Ligocie też są takie pola, że rzepak jest zasadzony i też zaczyna kwitnieć. W październiku pewnie będą zbierać głody rzepakowe, ale my tu fajnie jademy teraz.
Najpierw w lewo, potem w prawo, potem znowu w lewo. Słuchajcie, powiem wam, to co przed chwilą widział, to było wręcz szokujące. Dziołcha może ze 13 roków była w stroju kąpielowym takim, że praktycznie wszystko było widać. Ja się zastanawiam, kaj są rodzice. I potem się dziwić, że nie jeden różne rzeczy wyprawię z takimi dzieckami. To są te wstrętne pedofile. Mamy krzyż, słuchajcie. Pana. I obejrzymy ten krzyż. A jest tu przedszkole, słuchajcie. No proszę. Jest piękny krzyż. Pochwalen Bóg Jezus Chrystus. 1900 rok, słuchajcie. Za Austrii stawiane. Piękne. Jedziemy prawo Boszker serwis. Łuczyna, słuchajcie. Jest Łuczyna. A więc jedziemy dalej. Tutaj ludzie sami szpacerują. Chodź, ja. Jeden rodna, bym to on powiedział. Tu nie ma kopców, tam jeszcze na Cieszyn jedzie, to są kopce, ale tu nie ma. Warty teren odwiedzenia. Mimo tego, że blisko Łysej Chory, to tu jest równo. Szlak 6174 właśnie. Szlak Radegasta, słuchajcie. Niedziela, że nim jechał ze Stoszka. Szkoda, że się z dziećmi na trasie. Cash na razie jeden, no spot będzie słabo z kaszami, ale jak będę jakiś na trasie, nawet po cimoku, to będziemy zbierać. Tu już się kombajn musi, raczej już nie musi, już jedzie do schodowy. Tam pięknie widać Łysą Chorę. Tutaj mamy ładny krzyż. I jakoś jest dzwonnica. To sobie pewnie okup. To dzwonnica drzewiana. Ładna. Pochwalen Bóg Pan Jezus Chrystus. Będzie pochwalony Jezus Chrystus, nie? Na wieki wieku. Tutaj taka kaplica. Minęła miejscowość Październa. Mamy taką kaplicę, dosyć dużo. Widać staro, 1863 rok. Widać, że w 2013 roku coś tu było robione z nią. Jest tutaj Cyryl i Metody, czyli patroni Europy. O, duża taka kapliczka. Zaraz sprawdzimy, może się będzie dało wyjść do środka, taki wędelin się mi przypomniał. No to też w zasadzie z tych samych lat jest kaplica. XIX wiek. Sprawdzimy, może się dowiedzieć. No, raczej w to wątpię, ale... Dobrze, tutaj. Nie blazymy. Może to i dobrze, bo... tam... poświecić można.
Jest tam pusto. Tylko ołtarz i jakaś ławka z boku, nic więcej. No to jestem w miejscowości Brzozowice. Rok Ostrava. Tak to dalej, Dimitry. No proszę, jakie ogłoszenia. No tutaj się troszkę taki stajczy robią. Ja widzę dopiero fajnie, bo będę jechał już po ciemoku. Filmować za bardzo nie będę, ale muszę wam podlinkować, bo jest taki film, jak nagrali całą tą trasę po wieterniaków trasy.pl. Bo właśnie od nich to mam. A ja będę skręcał w prawo. Wow. Do klubu Stodola. Lub Stodoła. Do wrażenia Stodolni. No, tu jest tajfa konkretna. Biegacz jakiś. Ja, tu jest Polski. Już ty pierwnie będziesz harkał jeszcze. Powiedział, że z Polski on zaczął harkać na mnie. Ty pieryński gwizdzie. Że jakby powiedział, że ze Śląska, to by nie harkał. No też jest Śląsk. Aczkolwiek niedaleko są Morawy. Na dworze kamera wyłączył. Mamy następny powieterniuk. Taki oto miejsce. Powieterniuk. Idziemy poczytać, co tam piszą. Wieczny mlynek w Brzozowicach. A, czyli młyn wiatrowy. Tu macie pokazane, jak to działa. Łopatka, kluralowy przewód. Widzicie, a jak to w środku wygląda. Z którego roku to jest? Z pierwszej połowy XX wieku. Zobaczymy. Także chyba tam poświecić. Widzicie co? Nie widzicie nic. Zaraz wam tam poświecę. Ta szynlampa mam. Jakoś. No, nic nie widać. Czerwiana ta konstrukcja, wszystko fajnie. Super, zrobię zdjęcie. Tutaj mamy takie krzyże, nie krzyże, tylko pomniki świętych. Anna Waszkowa i jeszcze kogoś, ale jest drewniany kościół w Siedliszczach. No słuchajcie, to jest niewiarygodna rzecz. Do wam pokorze. Nie będzie go tak widać, ale jest drewniany kościół. Jest też stary cmentarz, albo jak to woli chorzbitów. Po cieszyńsku też tak go dają. Albo też i kerchów. Tutaj go wam sfilmuję telefonem. Piękny kościół w Siedliszczach drewniany. Super. To, wiecie, te daszki to się nazywają soboty. Wiecie, jak to było kiedyś, ludzie łazili do kościoła z daleka. Pewnie w środku będzie zawrzyte. W centrum miejscowości łazili do kościoła z daleka i tutaj już w sobota przyłazili i
I pewnie jest zawrzyte. O, zawrzyte. Nic nie uwidzimy. Ale ładnie to wygląda, naprawdę. Kościół Wszystkich Świętych. Ale widzisz, finansowane sełni. Europejski stary cmentarz. Piękne te soboty. Oto na wodę święconą. Szkoda, że się ćmi. Tu żeś nigdy nie był w siedliszach. Eroski wungo, pokorza Ojca Siłostrości. O, coś pięknego, słuchajcie. Stary cmentarz. No, niesamowite. Ładny kościółek. No, powiem wam, jestem w jakimś lesie. Zupełnie nie wiem kraj. Polegam tylko i wyłącznie na nawigacji. Ale znajduję kaszę tutaj, po cimoku. I to jest najdziwniejsze. To prawda, te kasze wiszą jakieś 5 metrów nad ziemią, ale las taki dębowy z jednej strony robi takie dziwne wrażenie. Słyszę jakieś trzaski, jakby ktoś po tym lesie chodził. Z pewnością jest to zwierzyna. Tą drogą to ciekawe, czy duchy by umiały go dać po czesku. Jakimś chodniczkiem wyjechałem z lasu w okolicach miejscowości Więcłowice. Aby się mi to tu nie skończyło. To by były jaja. Koty uciekać. Za pierwszym nie był cię, no. Przonów koło Ostrawy. Słuchajcie, no trochę się nie spodziewał, że będę pod Ostrawą. I to o godzinie 8:30 wieczór. Ale jest ciepło. Nie ma wiatru. Trochę tak ci lato się jedzie w nieznanym terenie po cimoku, nie? Aby się nic złego nie wydarzyło. Ale kesza tam przed chwilą znalazł. Widzicie, że mimo cimoka znajduję kolejne skrytki geocachingowe. Jeśli się uda, będę miał dziś o 400 już znalezione. Tutaj widzicie ładny kościół. Tutaj nie widzicie, ewangelicki. Tu jakoś droga, Garmin Godo, żeby jechać w prawo. Coś mi się wydaje, że ten szlak jest jakiś szlak 56, ale że ten szlak Powieterniaków on nie prowadzi przez centrum Kalwidzowa. W sumie nawet spoko. Co ciekawe, nie ma głodny nawet, ale kofola daje radę. 4 kesze mi zostały do 400 znalezionych, słuchajcie. Nie pokazuję tych keszy, no bo byłoby to bez sensu po prostu. Ten film by trwał 3 godziny. I tak pewnie będzie długi. A u mnie to tak jest. Ale jak ktoś nie chce, to niech nie ogląda. Pozdrawiamy pana Wojtka. Słuchajcie, jest 21:43, a jestem w Kalwidzowie. Niesamowite, to pewnie koło północy będę w Cieszynie. To tak o Sylwester Rajza się nam zrobiło. No ale rano nie z tobą, to po co się by zaśpiewał? Garmin mnie prowadzi właśnie na drogę rowerową. Cenikierzy się będą teraz dziwić, co za porąbanie do tej pory już na rowerze jeździ. Ale mum to po prostu gdzieś. Cześć, cześć, pod Kalwidzowem jadę chodniczkiem, słuchajcie. Ale ten chodniczek, o, koło cmentarza. Ale jest oświetlony. Zobaczcie, lampy. Jak kiedyś w Dogołowej też było. Jak się od ulicy Słonecznej szło na ulicę Leśną.
Tam też kiedyś był taki chodniczek i też taki wpadł był jak tu. I też były lampy. A tu nawet mostek, tam też był mostek, no mniejszy. No, powiem, że on grubo jest. Ale mi się to podoba. Myślę, że z Garminem nie zginę. Nie widzicie. Albo nie widzicie, że jest na jakiejś łące, jakieś stacje transformatorowe są. Ale jest ciepło. Cały czas jada na krótko. Nie ma wiatru. W zasadzie cały czas jada na krótko, no bo też innych ubrań ze sobą nie ma. Dobra. Bo teraz to jest dopiero grubo. Teraz bym miał długie światła. I jadę z jakimś do jakiegoś pastwiska, za chwilę wywalą, mordą wyskoczy na mnie jakiś Czech, nie wiem co to jest, jakaś rzeka. O, i to dość sporo, łuczyna pewnie. Dobra. 50%, no ale 54 dokładnie, ale ładny teren tutaj widzę, gdzie niestety nic nie widzę. Jest jakieś miejsce odpoczynkowe i co? Zobaczymy kamy są w ogóle. Górne błędowice. Piszemy. Tak, no to jest to na wale zbiornika Żermanice. Mam go po prawej stronie. Teraz pytanie, coś mi tam mrugało z przodka. No więc... A nie, jest czy nie wał. No jeziora nie uwidzicie. Nigdy go bym nawet pokazował. Okej. Okay. Ale widzicie, że jest to tam. Znaczy, ja jadę na najniższym przełożeniu. Cieplej tu jest od razu od tej wody. Gajlikaj się za Żermanicami. W tych wszystkich miejscowościach, że był dzisiaj już. Jest godzina. 22:30. Nieźle. Dawno takich późnych rajzów nie było. Jeszcze pod góra. Kajfa. Ale już niedaleko. Po północą chyba dłużej. 50% baterii na lampie. Nieźle. Na widoków nie ma. Ruch. Idź w pierunie jeszcze. A, z drugiej zmiany jadę, z roboty. No, to ja bym musiał wstawać na pierwszą. A tak to na 12 na rehabilitację. Bo mam rehabilitację szyjnego kręgosłupa. Bo mam zanik lordozy. W innym kręgosłupie i trzeba ją zrobić. Za prosty kręgosłup i taki oto numery. I może mnie boleć potylica, mogę mieć migryny i to wszystko. Ale sztajfa była. Tak, sobie Szowice przerów. No ja tu już kiedyś był, tylko że za widoka. O, jechałem w tamtędy. Witam od wszystkich w Cierlicku. W tej chwili przejeżdżam z prawej i z lewej strony jezioro Cierlicko. Niestety wy tego nie widzicie. Ja widzę wodę w ciemnościach. No to widzę w oczach.
Ale jest Cierlicko, tak. Cierlicko. Także spoko. W chałupie będę po północy, to na pewno. Po pierwszej nocy będę w chałupie. Ja. Nawet na Słowację, na Żyninę można jechać. No, zgadza się. Kurde, dwa pesze mi brakuje, no. Pytop pierun szczelił. Żeby mieć 400. Będzie jakiś przy trasie, to będę polował. Zimniej się robi, słuchajcie, mgła. No bo... No późno jest, no. Krzyż tej koło Cierlicka, niech będzie pochwalony Pan Jezus Chrystus, 1906. No. Niewiele widzicie, ale jest napisane już po polsku. Bo tu już są Polacy. Jest tu miejsce widokowe, widać szczyt Łysej Chory, taki punkcik tylko czerwony. A jest już 11 w nocy. Ja pierdzielę, krowy. Krowy ryczą na pastwisku. Ja nie skrudzają ich na noc, bo nie ma sensu, nie? Weźmy tam ze 100 krów. A, ta dała głośny głos. Ja pierdzielę, 11 w nocy, a krowy na pastwisku. Ale pamiętam, w 98 roku, jak jechałem z rodzicami na wczasy do Giżycka, to też my byli zdziwieni, że krowy o 4 rano już były na polach. A oni tam cały czas po prostu są, nocują. Pastyż jest, w sensie tego druta, nie? Pastuch, pastyż, pastyż go daje. No i żeby ich tam żaden nie zeżarł, też pewnie też zeżarł, ale no widzicie, na takiej coś to raczej nie ma stuprocentowej pewności. No ale krów nie skrzydzają, oni je wykrzydzą kasi w kwietniu albo w maju i pewnie w październiku albo w listopadzie, jak już pierwsze przymrozki będą, skrzydzają do chlewa i fajra, nie? Dobrą informację, czeski Cieszyn Koniaków. A więc już jestem na terenie Cieszyna. To co tam się świeci, to jest radar meteorologiczny w Koniakowie. Super. A jest godzina 23:36. Jest meteoradar. Tam może widzicie Łuna. I zarysy gór widzę, wy tego nie widzicie. Wy widzicie tylko to, co ja oświetlam, ale oświetlę wam. Pokażę, co tutaj mam. Może zobaczycie. Może nie. Widzicie to? Widzicie. O, jest potężny, nie? Dotarłeś do miejsca Kajs, zamykamy pętla. Czeski Cieszyn Koniaków, zamykamy pętla. Zakres nieznaleziony. Trudno. A więc tutaj jest pętla szlaku Powieterniaków między Ostrawicą a Łuczyną. Tak to się nazywa, ulica Mistrzowicka. Ja jechał tu w prawo, jak jechało to auto białe, a w tym momencie pętla jest zawrzyta, ulica Koniakowska. I zegarek zareaguje, jak on to teraz zrobi? Kapnął się, tak, kapnął się, że zamknę mi pętla. Dobra, ja w Czeski Cieszyn. No to witamy Was już w środę. 13 września 2023 wybiła północ, słuchajcie. Minuta po północy. No i kaj te wszystkie petardy, kaj to ten huk. Żaden nie świętuje północ, kurczę.
A Sylwestra to tak wariują. Moją drogą to pierwszy raz od Sylwestra się mi ta kolejka zdarzyła, że nie zmieściłem się przed północą. Wygląda na to, że te zakłady chyba nie pracują w nocy. Ale pracują. Cicho tutaj strasznie. Żeby mnie... Nie, pracują. Robią. No ja bym szedł na pierwszą zmianę do roboty. Tak. Opuścimy chyba te dwa kiesze już. Wierzcie, no północ. Raczej słabo. O, tam pracują. Pracują. Teraz pytanie, czy w Cieszynie będą lampy pogaszone w polskim. W czeskim, jak widzicie, nie jest pogaszone. Chyba, że to są zakładowe jakieś lampy. Właśnie znalazłem 400 kesza. Jest fajnie. Pisałeś się. A, szukałeś go już tu kiedyś i go nie było. Jest 400 kesz w czeskim Cieszynie. Opuszczamy Czeską Republikę. I wjeżdżamy na polską stronę. Granica o 12:30 w nocy, przepraszam. Nieźle. Tu mamy studnia Trzech Braci w Cieszynie. Według legendy spotkali się tutaj Mieszko, Leszko i Cieszko i Bolko, Leszko i Cieszko i założyli miasto z tej radości. Która nazywa się Cieszyn. A my mamy już 12:30 w nocy i kończymy rajza. Jadę już do auta. Rynek w Cieszynie jest za 5:00 w nocy. Nic nie pozostaje, jak tylko już kierować do auta. I tak by szło jeździć całą noc, słuchajcie, ale nie da się. Nie da się i tyle. Ale rynek nawet dość fajnie wygląda. Fajnie, szlak przejechany, słuchajcie, ja mam nadzieję, że moja machina teleportacyjna stoi. Już się zima zrobiło trochę, ale 402 kesze, słuchajcie, jeszcze ostatni kesz przy Muzeum Drukarstwa i studnia Trzech Braci, ale oczywiście nie zdradzę konkretnie miejsca. No i teraz pytanie, czy machina teleportacyjna stoi? Widzę, że stoi. Także całe szczęście, a już się ładuję do auta. Słuchajcie, jest 6 po 1:00 w nocy. Tak późno jeszcze rajza się nie kończyła, oprócz oczywiście Sylwestra. Bo Sylwestra to się kończyło nawet i po 2:00 w nocy. A już wągodą dobranoc i czymcie się i do zaś.